jest bzdura oczywista. Zrzekł z niesmakiem pan dentysta. Choć jest dziura, most nie ząbek. Jakże w moście wstawić plombę? Dzieci sprawiają, że wchodzisz do sali i po prostu od razu się uśmiechasz. Nie. Nie, no właśnie, chyba nie. To jest trochę dziwne. Mam na imię Ania. Mam 25 lat. I jestem właścicielem przedszkola. Co to jest? Sesło. Tak, tym dzieciom, które są z tyłu. Miałam takie marzenia od kiedy byłam nastolatką, żeby być prawnikiem. A potem to się znowu odwróciło. W tym regionie mamy tutaj bardzo dużo absolwentów prawa, a miejsc pracy jest bardzo niewiele. To też poniekąd miało wpływ na moją decyzję o tym, że może nie chcę brać udziału w tym wyścigu szczurów tak zwanym. W czasie studiów podjęłam też pracę w przedszkolu. I wtedy uświadomiłam sobie, że ja bym chciała pracować z dziećmi. Zdecydowałam się jednak skończyć studia, ale w tym samym czasie szukałam już lokalu na przedszkole. I jak tylko znalazłam lokal, okazało się, że będą potrzebne przeróbki i to będzie duża inwestycja. I tutaj pomogła fundacja. Poza tym, że udzielili wsparcia finansowego, to jeszcze dostałam szkolenia z zakresu finansowania, księgowości i reklamy. Papiery kolorowe. Czyli ty potrzebujesz 10? Tak, i dla gości. Tak. Był duży skok, bo nagle ze studenta stałam się pracodawcą i bardzo duża odpowiedzialność na mnie spoczywała i spoczywa dalej. Zajęcia pokazują. Podpisuję umowy, zajmuję się właśnie sprawami związanymi z zatrudnieniem, prowadzę rozmowy z rodzicami, zapisy dzieci. Zdarza mi się przyjść do sali w środku dnia, po prostu posiedzieć, popatrzeć na dzieci, wrócić do swoich zajęć i rozwiązać te rzeczy, które wydawały mi się zbyt trudne do rozwiązania.